Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Urbex. Spójrzcie, dzisiaj znalazłem taki oto obiekt. Zaraz zobaczymy, co się w nim kryje. I zaraz zobaczymy, czy da się do niego wejść. O kurczę. O, nie wiem, co to było. Ale to trochę wygląda jak jakieś silosy, coś w tym stylu. Chodźcie, spróbujemy tam wejść. Nie wiem, czy ktoś nas stąd nie przegoni, bo dookoła są chatki. Ale zaraz się wszystko okaże. Jak tu wejdziemy. Niby jakaś woda stoi. O kurczę. Ej, całkiem spoko to wygląda. Ej, spójrzcie sami. Tylko wiecie co? Zobaczcie. I tutaj jest, że jest zakaz wchodzenia, no ale w sumie się nie dziwię. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Troszeczkę zawalone. O kurczę. I co, spróbujemy to otworzyć? Nie ma opcji. Jest zabite dechami. Niestety. Ej, spójrzcie, tam jest jakieś wejście. Kurczę, no. Początek całkiem niezły. Oj, widzowie, przepraszam, że tak długo mnie nie było. Ale wiecie, jak to jest praca. I pracuję teraz w takim rejonie, że ciężko o coś opuszczonego, a jak już znajdę, to zaraz to jest zamknięte. Bo tutaj miałem ze trzy budynki. Ale niestety poblokowali je. I spójrzcie, to będzie zamknięte. 100%. I dobra, spróbuję znaleźć jakieś inne wejście. Tak łatwo nie odpuścimy. Trzeba uważać, bo takie szkła potłuczone. I dobra. Tylko teraz jest pytanie. Ale chyba pójdziemy tutaj w prawo lepiej. Zobaczymy, jak to wygląda. Chodźcie troszkę tutaj. Nic, będę chodził, dopóki ktoś mnie ostatnio nie pogoni. Mam nadzieję, że mnie nie pogoni. Kurczę, zobaczcie. Tam jakieś auto stoi. I tu wejścia pozamykane. Chodźmy w drugą stronę. Niestety. Ale coś mi się wydaje, że może być ciężko, żeby tutaj wejść. Ale zobaczę tam z drugiej strony. Ej, a tam coś się kryje? Nie, tam jest jakieś... Tu widzę i też to obszerne piwnice ma. Nie wiem, co tutaj mogło być. Ale chodźmy tam dalej, bo nie jestem pewien, czy tam czasem nie było jeszcze jednego wejścia. Czy trochę ryzykuję, że tak tu chodzę. Ale zobaczcie niestety, jak to wygląda. Nie da się inaczej. I tutaj coś jest, ale też chyba pozamykane to będzie wszystko. Mam nadzieję, że nikt z okna mnie nie zobaczy. Ej, tu coś jest. O kurczę, przepraszam, że tak szybko. Ale... Nie no, spójrzcie. Wszystko pozawalane. I nie ma zbytnio jakiegoś żadnego wejścia. O kurczę, spójrzcie, jak to spoko wygląda. Jakby się tam udało wejść. To było coś pięknego. Ej, jest tutaj uchylone. Ej, dobra. Jestem w środku. Spójrzcie na to. Piszcie w komentarzach, jak sądzicie, co tutaj mogło być. A ja spróbuję Was troszkę tu poprowadzać. No w razie był, mam też lampę, ale na razie jej nie będziemy używać. I spójrzcie. Jak sądzicie, te schody nadadzą się do wejścia, bo te stropy to też mnie nie bardzo przekonują. Ale chodźcie, tu gdzie się da, spróbujemy wejść. Ja przez chwilę myślałem, że ktoś chodzi, ale wiecie, jak to jest. I spójrzcie na to, jakieś żelazne jakby silosy były nad nami, a tu jakieś rury. Nie wiem, o co chodzi. Teraz spróbuję przejść dalej.
Ej, dobra, tu mam jeszcze jakąś piwnicę, beczkę podstawioną. Wiecie co, ja bym tam zszedł, ale najpierw chodźcie, zobaczymy, czy coś tu jeszcze się kryje, może jakieś jeszcze przejście. Ej, zobaczcie, tu jest to, tak, tam jakieś silosy są, tu mogą być coś ze zbożem związane. Sobie obok przechodziłem, to też były tory. Więc tak, spójrzcie tu do góry, tutaj wszędzie wystają jakieś metalowe części. Kurczę, no na niektóre będę starał się chodzić tylko po betonie, bo naprawdę niezbyt solidnie to wygląda, ale spójrzcie, no tutaj nie mamy gdzie dalej iść. Więc pytanie, próbujemy wejść na górę, czy próbujemy zejść na dół i poznajdować więcej przejść. Stara szafeczka, to jest całkiem spoko. Hej, dobra. Hej, co będzie? Na darmo tu nie przyszedłem, więc spróbujmy wejść po tych schodach. Po gorszych rzeczach chodziłem. No, ale powiem wam szczerze, no, niepewnie. Niezbyt pewnie się po tym chodzi. No i tam mamy ciemno strasznie. Ja gdzieś tu miałem lampkę. Jest. Ej, działa? Działa. Dobra. Zobaczmy, co tu się skrywa. O kurczak, to wszystko trzeszczy, nie? Ej. Zarąbiście to wygląda. Ale powiem wam szczerze, dawno nie urbeksowałem. I nie wiem teraz, jak sądzicie, te schody wyglądają dość potrzebnie, co? Ale ciągną się w górę. A ta góra nie za solidnie wygląda. I teraz nie wiem, co zrobić. Spróbuję parę kroków dać. Hej, dobra. Niby to funkcjonuje. Wiecie, spoko to wygląda, to całkiem świeże, te dechy, ale jak wiecie, jak to jest, nigdy nie wiadomo. No nic, spróbuję wejść tam, zrobię to dla was, choć troszkę się, że tak powiem, może nie, że cykam, ale ej, dobra, chodźmy dalej, póki, oho, póki lampa działa, jest dobrze. Kurczę, się mi trafił budynek po czasach. Ej, spójrzcie tu. Tu już jest dach. Ej, ale to wszystko trzeszczy. Powiem wam, że niezbyt pewnie się czuję, ale spójrzcie, niedaleko mamy do końca, żeby zobaczyć, co tam jest. I zaryzykuję, wejdę. Ale to jest chyba tylko wejście na sam dach. No tak, spójrzcie. I nic więcej tu nie ma. Zobaczcie, jak to jest porozwalane. Ta wieżyczka ledwie stoi. Później wam zrobię zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak to w całości wygląda. Hej, dobra. Schodzimy. I także tu wszedłem. To sam sobie dziwię. Sam się dziwię sobie, ale dobra. Udało się. Chodźmy dalej. Powiem wam, jak na razie to wygląda na bardzo stary budynek. No ale te deski solidnie wyglądają. Może przez to, że nie ma tu jeszcze wilgoci zbyt dużo. Ej, dobra. Co, spróbujemy do tej piwnicy zejść? Tak mi się wydaje. Ej, najlepiej było, tylko mam bardziej tą lampę, żeby na głowę założyć, bo się zapatrzyłem w nową. Żeby jej w ręce nie nosić, a i tak ją noszę w ręce. Ale to początki tej lampy, więc na razie niech będzie w ręce. Ej, dobra, zgaszę to światło, żeby zbytnio się nie rzucać w oczy. Dobra, zgasiłem. Różne odgłosy to słychać. Spójrzcie, jak spoko to wygląda z góry. Ej, dobra. Spróbuję do tej piwnicy wejść, ale nie wiem, czy to nie będzie błąd.
żebym w niej nie utknął. Ale spoko. Jak na razie dobrze się zaczyna ten film. Ej, wiecie co? I może zakończymy tutaj i najwyżej zrobię drugi odcinek, bo już nagrywam 10 minut, nawet nie wiem kiedy to minęło. Więc jeśli odcinek się spodobał, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i w następnym odcinku widzimy się w tej dziurze. Hej!